Szanowni Państwo, korzystając z życzliwości telewizji Narew, chciałbym poinformować, iż w obecnym roku akademickim 2015-16 w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży został zainicjowany Uniwersytet Otwarty. Celem Uniwersytetu Otwartego jest udostępnienie słuchaczom przede wszystkim szerokiej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, jak i podjęcia dialogu interdyscyplinarnego pomiędzy naukami empirycznymi a humanistycznymi. Jest to więc okazja do wysłuchania interesujących wykładów i spotkania się z wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki. Uniwersytet Otwarty, jak już sama nazwa mówi, adresowany jest do wszystkich słuchaczy, bez względu na wiek, status społeczny i wykształcenie. Każdy winien więc czuć się zaproszony do wzięcia udziału w tych wykładach otwartych. Jako kierownik Uniwersytetu Otwartego i adiunkt Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia w tych wykładach otwartych. W tym roku akademickim wykłady otwarte prowadzą profesorowie, pani profesor Jadwiga Staniszkis, znana w Polsce socjolog i pracownik Polskiej Akademii Nauk, oraz profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog i doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Najbliższy już drugi wykład poprowadzi profesor Jadwiga Staniszkis na temat krążenia idei jako klucz do współczesności. W najbliższy piątek, to jest 20 listopada, w godzinach 14:15 do 16:00 w Auli 305 w Starym Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Serdecznie Państwa zapraszam i do zobaczenia w naszej uczelni. Dziękuję.